Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym łowcy demonów na W60 i będziemy sobie tutaj dopychać lożki i jednocześnie będzie to chyba ostatni odcinek z klikania lochów właśnie na tym łowcy demonów. Dokładnie tak, planuję już tutaj zacząć razem z tym odcinkiem stopowanie. Jest to spowodowane kilkoma rzeczami, do których może później przejdę, jak będziemy te lochy klikać, no ale tak czy inaczej troszeczkę wcześniej, bo planowałem na około 375 poziomie, mamy poziom 370, prawie jutro to w ogóle dostaniemy level z kalendarza, więc no będzie ten 370, ale myślę, że tak czy inaczej wyjdzie to raczej dla tej postaci na plus, a nie na minus, tak mi się przynajmniej wydaje, ale to mówię, zaraz do tego przejdę. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach, jak tam progresik, chętnie sobie standard poczytam. Jeżeli chodzi o łowcę demonów, co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka? No wiadomo, nie za wiele. Teraz jesteśmy na takim etapie, że nawet łowca demonów ma głównie bloki w lochach, no i te bloki jesteśmy w stanie pokonać dopiero jak zmienimy runkę na jakąś wyższą, na maksymalną najlepiej, albo coś tam około 60%, wtedy te lożki na pewno by ładnie padały, no a my mamy w tym momencie 36%. Ja to nagrałem w ogóle 1 marca, wy to pewnie dostaniecie 2 marca, natomiast w tym momencie moja ilość run wynosi 1 duo Vigintillion, co daje nam bodajże E69. Od E70, jak pewnie dobrze wiecie, mamy tego boosta, to jest dokładnie 10 duo Vigintillionów, no i wtedy już do E100 leci naprawdę sprawnie, naprawdę bardzo szybko, no i na pewno tą maksymalną runkę sobie dostaniemy i coś tam ewentualnie pociśniemy jeszcze, ale to zależy od dzisiejszego odcinka, to też zaraz na spokojnie jak przejdziemy do lochów. Więc tak wygląda moja ręka, już jesteśmy bliżej niż dalej tak naprawdę. No ale idzie to tak czy inaczej dość powoli. Jeżeli chodzi o jakieś tam zmiany jeszcze, no to w sumie mówię, za dużo ich nie było. Tutaj się za dużo nie pozmieniało. Zaraz sobie spróbujemy portal ubić. Twierdza i podziemie. Tu chyba najwięcej się zmieniło, dlatego że twierdza w tym momencie już nam się buduje na poziom 20. Jak widzicie, troszkę tych surek z Elevatora nam wpadło. Jak twierdzę na 20 wybuduje, to polecimy akademię na 20. W tym momencie jest 16. Jeżeli chodzi o podziemie, to już mamy trenera 15, więc no jeszcze chciałem przed tym odcinkiem go zbudować, chyba nam się wczoraj w ogóle zbudował, żeby po prostu tutaj jeszcze jakoś tam podnieść te procenty na lochy. No i wiadomo, serce 15, trener 15, no i teraz lecę przygodomat na 15, tak na dobrą sprawę niedługo już również będzie gotowy. Wszystko, jeżeli chodzi o gildyjkę, to wygląda tak, cały czas top 1, rankingi wam może pokażę na końcu, no i tyle jeżeli chodzi o jakieś większe zmiany. Co do łowcy demonów, aha, jeszcze wymieniłem runkę w ogóle na ostatnim evencie epickim, chciałem znaleźć, na tamten moment miałem w ogóle do znalezienia maksymalnie 40%, jak widzicie poleciało mi 36%, więc troszkę mniej aniżeli myślałem, że poleci, trochę tam rolowałem tą zbrojownię, itemki miałem świeże, więc bardzo nie musiałem tego wymieniać, no ale widzicie, jednak no potrzebujemy tej runki zdecydowanie większej. No i dobra, żeby nie przedłużać, to tutaj lecimy, może sobie oddam do wiedźmy to, co tam chcę. Jeszcze tylko zobaczę, czy się dźwięk nagrywa. Tak, nagrywa się wszystko, wszystko powinno być ok. Dobra, trochę tu miałem jakichś takich itemków do wiedźmy, jak widzicie, pooddajemy sobie je w taki sposób, cyk, cyk. No i dobra, tu podka na zręczność możemy kupić, niech będzie. Dożładujemy sobie jeszcze tą zręczność 3 razy, też powiedzmy niech będzie. No i możemy zaraz zaczynać. Zaczniemy od portalu i potem polecimy w lożki, ale jeszcze jedna ciekawa informacja. Mianowicie mamy już oficjalnie ogłoszoną wielką zimową wyprzedaż. Została ogłoszona dzisiaj, dosłownie przed chwilą, jak ja to nagrywam, no i będzie ona dostępna od piątku. Co to oznacza? Okej, także szybka dogrywka z mojej strony z samego rana, dlatego że jednak nam pokazali, jakie będziemy mieli te pakiety podczas zimowej wyprzedaży. No i dzisiaj wam je pokażę i oczywiście po kolei omówię. Jeżeli chodzi o ceny, które będę tutaj mówił, to one są na stronie home.syfygame.net. Jest to oficjalna strona twórców gry, bezpośrednio od nich, bo widziałem, że dużo osób pyta. No i tam można kupić te pakieciki po starych cenach przed podwyżką, no i oczywiście wpisując kod neutral bezpośrednio mnie wspieracie, także dziękuję pięknie, wszystko macie na banerze nade mną. Jeżeli chodzi o pakieciki, to mamy je po kolei, oczywiście żeby dostać kolejny pakiet, to trzeba kupić poprzedni, żeby tutaj była jasność, no i omówimy sobie od najtańszego do najdroższego. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwszy pakiet za 5 euro, no to mamy 160 grzybków, mamy 300 klepsydr i mamy jedną nieśmiertelkę, on na nasze pewnie będzie kosztował 20 zł, więc to jest pierwszy pakiecik, jak jego wykupimy,
kupimy, to nam się pokazuje kolejny pakiet, on już będzie kosztował pewnie 40 zł, no i tutaj mamy 330 grzybków, 40 tysięcy metalu i 150 szczęśliwych monet. I to są pierwsze dwa pakiety, no i teraz możemy lecieć do kolejnych. Jak kupimy sobie ten za 40 zł, to nam się pokazuje pakiecik za 100 zł i w nim mamy już 860 grzybków, 1250 klepsydr, 100 tysięcy metalu, no i 50 tysięcy kryształu, więc to jest kolejny pakiet. No i jak jego kupimy, to nam się pokazuje kolejny, już ostatni. On kosztuje, z tego co pamiętam, 200 zł, to jest 50 euro. No i tutaj mamy 1770 grzybków, mamy 3000 klepsydr, mamy 100 tysięcy kryształu i mamy również 750 szczęśliwych monet. Także tak to wygląda, tak się prezentują pakiety. Możecie pisać w komentarzach, co wy o nich sądzicie. No ale wszystko macie na zdjęciach, można sobie zatrzymać, można sobie prześledzić, a my lecimy dalej do filmu. Chodzi po prostu o to, że u grzybiarza będzie, bo pewnie też tam gdzieś to wkleję w tytuł, żeby wam wyjaśnić, dlatego to mówię, będzie po prostu, będą dostępne jakieś dodatkowe pakiety, pewnie tam za jakieś tańsze, no i potem jakieś droższe, wiadomo, zakładam, że trzeba będzie kupić najpierw jeden, żeby potem dostać drugi, przynajmniej tak to było do tej pory. No i te pakiety oprócz grzybków będą dawały, wiecie, jakieś klepsydry, jakieś może kryształy, jakiś metal do kowala, może jakiegoś gryfosmoka tam w najtańszym pakiecie dorzucą, no generalnie takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, jakie zawsze dostajemy w takich pakietach specjalnych. Już była kilka razy zimowa wyprzedaż, chociaż nie, zimowa wyprzedaż chyba była raz, była też letnia wyprzedaż, była wyprzedaż na Czarny Piątek, więc no generalnie mniej więcej można przewidzieć, czego się spodziewać. No i dokładnie taka wyprzedaż będzie od piątku do niedzieli, będziecie mieli dodatkowe pakieciki dostępne tutaj, no i wiadomo, jak ktoś planuje kupić grzybki, to lepiej kupić w takim pakiecie, dostać ich prawdopodobnie więcej i dostać oprócz grzybków jeszcze coś dodatkowo, aniżeli dostać same grzyby. No i oczywiście przypominam, standardowo nad moją głową widzicie banerek, możecie sobie zakupić te grzybki poprzez tą stronę. Ja oczywiście, jak użyjecie mojego kodu, to dostaję część z tego, co zapłacicie, dla siebie, do swojej kieszeni, że tak powiem. No i myślę, że to jest fajna okazja. Można wysyłać do mnie screeny, powstał kanał na Discordzie w ogóle specjalnie po to. Można wysyłać, mówię, do mnie screeny, jak tam jakieś potwierdzenie, że użyliście mojego kodu. Ja to wstawiam na ten kanał, jak się zgodzicie, żeby to upublicznić. Więc jak ktoś ma ochotę, to na pewno te specjalne pakiety zimowej wyprzedaży również będą dostępne na tej stronie. No i można użyć mojego kodziku i tam je zakupić. To tak w dużym skrócie. Dobra, zaczynamy. Tyle tych ogłoszeń wystarczy. No i co? Tak jak mówię, chyba lecimy sobie do portalu. 29%. No może by nam się udało go ubić. To jest zwiadowca, więc no tutaj problemów być nie powinno, mało tego HP mu zostało, no ale jak będzie robił uniki, no właśnie, jak będzie robił uniki, dobra, jest odrodzonko, pięknie, no pro, o, jeszcze jeden, no dawaj, dobra, siedzi, pięknie, okej, to tego nie będę zapisywał, to już powiedzmy, że sobie tam, no widzieliście, jak go dobiłem. Czy coś mam tutaj dla was zapisane? Mam, jeszcze mam dwa portale, 16 lutego i 20 lutego, no widzicie, te portale też nam, to jest kto? To jest Maguś, okej, no to tu go musieliśmy dobić, z tymi portalami też się troszkę męczymy, to jest kto? To jest Wojownik. Dobra, zobaczmy, jak to wyglądało. Specjalnie tutaj dla was wam to zapisałem. No i lecimy w lożki. Mam kilka takich lochów, powiedzmy, no takich wysokoprocentowych, ale jednocześnie nie dają za dużo expa, ale oczywiście poczyścimy to sobie po to, żeby dostać no jakąś tam naklejkę do klasera czy coś, wiadomo, dobra. Poczekajcie, jeszcze sobie weźmiemy, to jest do HP, tak? Ja nigdy nie pamiętam, tak, to jest plus 42% od portalu, to sobie zmienię jeszcze na SF Toolsie, no i sprawdzamy procenciki, bo już tutaj zeskanowałem postać wcześniej i zobaczymy. Okej, okay, poirytowana matka smoków, to jest... Gdzie to jest? To jest smoczy skarbiec, ale to jest gdzieś tutaj, kurde, ja nigdy nie pamiętam tych lochów, nie, to chyba strefa mroku w takim razie będzie, dokładnie tak, to jest strefa mroku, dobra, to możemy ubić, okej, 22%, no i padło nam, oj, od razu osiągnięcie, spoko, może nam wyleci jakaś fajna runka, czy nam w ogóle poleciała broń, nie, to był trinket, okej, nie zauważyłem, mamy coś na zrękę, zobaczmy sobie jeszcze, plus 32, całkiem niezły, możemy podmienić, dlaczego by nie, okej, nie będziemy tego oglądać, no bo mówię, to nie jest akurat nic ciekawego, ale dobra, matka ubita, 22%, raczej bez dużych problemów. Teraz mamy sztućcową głowę i ta sztućcowa głowa to jest bodajże również strefa mroku, dokładnie tutaj. To jest też Maguś, też powinno nam się udać ją ubić. Być może dostaniemy jakąś brońkę, tak jak mówię, dlatego do tych trudniejszych lochów przejdziemy sobie później. O, i mamy 370, super. Dlatego do tych trudniejszych lochów przejdę sobie później, żeby po prostu może z wyższą runką przejść. O, mamy broń, dobra, to co chciałem, okej, proszę, jakaś duża runka, 40% chociaż,
37, no dobra, no jest lepsza niż moja, no ale chociaż poczekajcie, wiecie co, może zanim my tutaj wymienimy, to jeszcze poklikamy te lochy, a nuż nam się trafi, że coś lepszego poleci. I właśnie, to jest jeden z powodów, żeby tutaj przejść tak powiedzmy płynnie. To jest jeden z powodów, dla którego ja, bardzo ładnie nam to w ogóle poszło te początkowe, jak tego maga żeśmy pokonali, to strasznie to poszło z górki, no ale jak widzimy teraz już chyba się zablokujemy na tym magu. Procenty na lochy są bardzo małe, nie ma co tutaj na siłę dopychać, bardzo dużo osób na tym serwerze wystartowało ze stopowaniem powiedzmy lochów bardzo wcześnie, na jakimś 350, 360, 370 właśnie poziomie, także nie ma co na siłę tego pchać, patrząc na to jak ludzie tutaj na W50, może polecimy dalej, na W50 pozaczynali to stopowanie na jakichś właśnie tam powiedzmy 360 levelach i tak dalej i jak fajnie na tym wyszli, to myślę, że nie ma co na siłę po prostu tego dopychać, tylko już sobie zatrzymać i generalnie lecieć. Co jest problemem? Problemem jest Esteros, dlatego, że na Esteros my mamy chyba 0,01%, w sumie to mogę zerknąć, poczekajcie. O, 0,05, dobra, to teraz nam się podniosło trochę, a nie, to nie jest ten, Boże, 0,00 mamy na tego, no właśnie, to jest maguś i to nas najbardziej blokuje, ja bym chciał to już dzisiaj zrobić, chciałbym sobie już móc tego peta złapać, no i generalnie mieć po prostu już to z głowy i zacząć to stopowanie tak na maksa. Jeżeli nie uda nam się tego dzisiaj zrobić, to jak już będę miał maksymalną runkę w broni, to ten Esteros pewnie padnie bez problemów, więc nagram jeszcze dodatkowy odcinek tutaj, żeby się odnieść powiedzmy do tego, co mówiłem na początku. Nagram dodatkowy odcinek i wam pokażę, jak ten Esteros ubijam i wtedy to już będzie takie oficjalne stopowanie lochów, ale nic oprócz tego. Oczywiście no teraz mamy maga, więc no ten mag to jest niestety bloczek, jeżeli chodzi o powiedzmy jakieś tam lochy, jeżeli chodzi o łowce demonów, na magach my się blokujemy, ciężko to idzie i tak dalej, więc no z tym magiem, no potrzebna jest ta maksymalna runa, popróbujemy go dzisiaj trochę oczywiście, żeby była jasność, a nuż się jakaś, nie wiem, giga szczęśliwa próba trafi, no ale nie liczę na to za bardzo, nie jestem przekonany, czy aby na pewno nam się uda to zrobić na tak niskich procentach, więc po prostu może jeszcze jakiś powiedzmy bonusowy odcinek z tego W60, żeby sobie tutaj... O, dobra, na tego mieliśmy 0,25 i zobaczcie, w miarę szybko nam padł, żeby po prostu zamknąć ten Esteros, móc złapać pupila i wtedy oficjalnie, mówię, zacząć stopować te lożki. Może ja tu w ogóle zacznę wymieniać te itemki. Tu mamy 27, to nie za dużo. Tu mamy coś na wszystkie staty, to też nas nie interesuje. Buciki plus 15 też nie za dużo. Jeszcze tam pancerz traciliśmy w tych itemkach. No i tu mamy jakąś brońkę dla Mariuszka. Mariuszek plus 10. No górny fajniejszy. Mógłbym mu ją w zasadzie wymienić, tylko że no najpierw zmienię sobie po prostu runkę, żeby już mieć to 37%. Tutaj oni mają po 30. Natomiast Kunegunda ma 36, jak widzicie. No i w sumie mogę to zmienić, bo od razu może runka pójść. W sensie no, runka będzie wyższa po prostu, nie? To możemy zrobić jak najbardziej. Dobra, odzyskujemy sobie klejnocik, cyk, musimy to zaraz zaczarować, tu jest na wszystkie staty, więc rozmontowanko leci, czarujemy, no i lecimy za momencik dalej, więc tak to po prostu wygląda, tak to się prezentuje. Mówię, serwer mnie po prostu skłonił do tego, żeby już tu na siłę nie pchać, bo potem się znowu zrobi tak jak na W50. To, że mamy niskie procenty, co my teraz mamy w ogóle? Hemoridor, tylko to jest mrok. To, że mamy niskie procenty, to też mnie skłoniło do tego, żeby po prostu już sobie tutaj dać spokój, żeby już tego nie klikać, żeby, no już, no zresztą i tak, zobaczcie, no my zaraz dobijemy 371 level, jutro będzie 372, więc praktycznie tak czy inaczej i tak dopchniemy do tego prawie 375, no ale mówię, o Boże, jakie tu dobre buty. Nie ma co aż tak przesadzać, nie ma co tego raszować, bo potem po prostu stracimy, jak będziemy już kończyć to stopowanie lochów. To przez to, że dopchnęliśmy teraz bardzo, to wtedy zyskamy mniej. No a ten 370 level to jest już naprawdę fajna ilość expa, tak ogólnie z codziennych czynności. Zrobimy sobie tą akademię na 20 i będziemy tutaj lecieć pod expa. Tu w ogóle dzisiaj mam też książki, specjalnie nie odbieram, żeby jeszcze na wyższym poziomie to odebrać. No i myślę, że nie będzie to złe finalnie, patrząc głównie też na ludzi właśnie z W50, którzy zaczęli nawet wcześniej te lochy stopować, ale no mówię, ten Esteros będzie mi siedział z tyłu głowy i ten Esteros będzie tam gdzieś powiedzmy, no będę o tym myślał generalnie, nie? Będę o tym myślał, będę tutaj cały czas miał z tyłu głowy, że hej, jeszcze musimy ten Esteros pokonać, żeby już tak pełnoprawnie to stopowanie zacząć. No mówię, myślałem, że mi troszkę lepsza runka poleci w ten event epicki, no ale ja miałem wtedy 40% maksymalnie, teraz może, nie wiem, 42. No dopóki nie wlecimy na E70 w runach, to więcej niż 40 nie wyciśniemy, a skoro my mamy na 36 czy 7 000 na tego Magusia w Esterosie,
się, no to raczej ta runa tak czy inaczej by nam za wiele nie zmieniła. Dobra, na tego mam jeszcze 0,12% właśnie, bo to jest, zaraz tu zrobię jeszcze skana, ale to jest tak naprawdę tyle. Wszystkie lochy, które miałem jakieś sensowniejsze procenty, na Hemoridor miałem troszkę ponad 0,20, a na tego Fenrira tak samo. W sumie tego Fenrira to możemy obejrzeć, bo się tu zagadałem. Dokładnie, cyk. Możemy sobie zobaczyć, ile tu było odrodzeń. I to tyle, nie? Mówię, jakieś tam lożki te słabsze, trochę mi jak spadały, no ale nie za dużo. No i teraz muszę się męczyć z takimi niskimi procentami. Więc spróbujemy jeszcze właśnie tego hakera Jana. Na niego mamy, tak jak wspomniałem, 0,12. No i potem tyranka Tacy w strefie mroku mamy na nią 0,06. Więc no tu już chyba nie ma co. Tu już generalnie nie ma co dopychać. Raczej będzie to końcówka naszych lochów w dzisiejszym odcinku. No i wszystko, myślę, czy mam powiedzieć. O, zobaczcie, 0,12 na niego, okej, siadło nam. Teraz mamy czterorękiego Petera. Tu coś za dyszkę, to sobie zostawimy do wiedźmy. Zrobimy to chociaż może tak, żeby mi się nie pomyliło. Niech będzie w ten sposób. Zobaczmy tą walkę, bo to było 0,12%. No wiemy, jak wygląda łowca demonów. Nie ma co mówić, łowca demonów, nawet jak nie ma procentów na te lochy, to i tak je robi. Zobaczcie, tu chyba już trzecie odrodzenie. Teraz czwarte. No i piątej, bardzo ładny krytyk na koniec. Wiemy, jak to wygląda na łowcy demonów. 3,71 level dobity. Pięknie, dobra, może zrobię jeszcze jednego skana w międzyczasie, więc co? Małe procenty na lochy, czekamy na maksymalne runki, żeby ubić Esteros chyba. Dużo osób zaczęło już na tym levelu stopować i W50 skłoniło mnie, żeby zacząć troszkę wcześniej. Chyba wszystko, chyba wam wszystko powiedziałem. Nie wiem, czy coś jeszcze miałem w głowie, no ale tak po prostu sytuacja wygląda. Będziemy, no zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, nie? Na WP 50 zacząłem nawet za późno, bym powiedział. Skończyłem też może delikatnie za wcześnie, to była taka faza testowa. Na zabójcy wydaje mi się, że zrobiłem to niemalże od linijki, więc zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. No i na W60 też sobie, wiecie, przetestujemy troszkę wcześniej, zobaczymy, nie? To są ogólnie takie testowe postacie, że tak powiem. W sensie oczywiście będę tutaj grał dalej, żebyście nie myśleli, na tego mam jeszcze bardzo dużo, żebyście nie myśleli, że no ja skończę tutaj grę albo coś takiego. Nie to, że testuję i porzucę tą postać, tylko po prostu sam dla siebie, żeby wiedzieć i dla was przede wszystkim, żeby wiedzieć, jak to zrobić najlepiej, żeby wyjść na tym najbardziej na plus. Dobra, to nam jeszcze padło, tutaj był Maguś, teraz mamy Woja, to chyba też nam powinien paść. Dokładnie, piąty to jest kto? Piąty też jest Mag niestety, kurczę, niedobrze. My tu mamy w sensie obrażenia od ognia, może on by nam padł również, no zostaje. Dobra, padło i co my mamy? Kurde, następna broń, proszę, lepsza runa. No to jest wszystko pod ten Esteros, żeby to już mieć z głowy. 31. No to nie za dużo. O Boże, i to w ogóle jaka słaba ta brońka. Jezu, jaki to jest rozrzut, no może nam polecieć 40, a może nam polecieć 30. No ale dobra, no będzie chociaż do wiedźmy, trudno. Mamy tu trochę miejsca, nie ma co narzekać. Oczywiście jeżeli chodzi o Esteros, no to tak jak wspomniałem, Maguś jest problemem, Maguś jest blokiem. Jak pokonamy Maga, to potem mamy Wojownika. On raczej powinien paść, jak na naszego łowcę demonów, Wojownicy to nie jest jakiś duży problem. No i Królowa Matka, czy jak ona się tam nazywa, nie pamiętam. Nie, Boże, to jest chyba niepalna. Ona jest zwiadowcą, ona też pada na easy, nie? Więc no mówię, generalnie tutaj problem jest właśnie z tym Magusiem tylko. Dobra, to nam padło. Aha, kogo my teraz mamy? Teraz mamy zwiada, on może też nam padnie. Zobaczmy dokładnie. No może tu jeszcze coś wyciśniemy. Teraz mamy Tresera Pupili, to jest Maguś znowu. No i on ma odporność na ogień, to jest niedobre. Więc z nim, jako że to jest mag i jeszcze ma tą odporność, może być już ciężej. Ale dobra, nie ma co klikać na pałę. Teraz mamy tak, Dom Strachów, na tego mamy 0,17, ale on nam daje tyle expa, że to nie ma co klikać. Na Esteros mamy 0,10, no ale chyba też nie ma co. Tyranka Tacy 0,07. Złowrogi Gnom 001. No levela już tu będzie ciężko nam dobić, tak mi się wydaje, przynajmniej no takie mam odczucie, że level będzie ciężki. Także może sobie... No co, chyba idziemy do tego miasta Intryk. 0,01%, zobaczmy, jak tu w ogóle walka przebiega. Tu pierwszy krytyk, drugi krytyk. No on nie może nam wcale krytów walnąć, tu musi być idealna próba. Zero krytów od niego, my kryty z górnej półki i wtedy on pada. No jest to możliwe, jest na niego jakiś tam cień szans, ale to jest 0,01%, tak jak mówię, natomiast nastawiałem się na to, chciałem to po prostu w tym odcinku spróbować zrobić. Myślę, czy coś tu jeszcze mogę w ogóle podciągnąć, jeżeli chodzi o tego łowcę demonów, ale chyba nie.
nie. Jeszcze może zerknijmy. No tu mamy wszystko, co mieć. No właśnie, ten czar na rękawice, dobrze mówię? Tak, no tutaj nie mamy czaru na rękawice. Właśnie, ten czar na rękawice też nam troszeczkę przeszkadza w tym progresowaniu. Zobaczmy jeszcze. Tak, tu jest wszystko dobrze zaczarowane. No i tu też mamy wszystko dobrze zaczarowane. Okej, no to mówię. No to też jest problem. W ogóle te czary na tym W60 to jest dramat. Strasznie to wolno idzie. No ale nie takie procenty łowca demonów ubijał. W sensie chyba nigdy nie próbowałem 0,01%. Zazwyczaj tam się staram, żeby chociaż było 0,10, 0,15, 0,20 i generalnie w górę. No ale spróbujmy, no kurczę, no to jest maguś. W teorii walka trwa krótko, walka trwa tylko kilka hitów. Kilka hitów z górnego rozrzutu z naszej strony. On nam nie może żadnych krytów dać. No i jest jakiś na to cień szansy. Natomiast jest on bardzo malutki. No i nie oczekuję, że to się uda, ale no może się pozytywnie zaskoczymy. Co do tej wymiany broni, to tam mi dała jeszcze 40 średnich na plus, bo jednocześnie jak zmieniłem runkę, to też zmieniłem, wiadomo, całą brońkę, też była ona niezła, tak jak mówię, dała mi delikatnie na plus tam średnich, więc no to też, no ale jak widzicie, nie pomogło. Ani lepsza runa, ani tutaj lepsza broń nie pomogła, żeby na tego magusia w tym Esterosie mieć po prostu jakieś większe szanse. No niestety jest jak jest, tak to po prostu wygląda. Czekajcie, może ja jeszcze zrobię skana, bo to już jest taka ostateczność, co ja klikam. Ja ogólnie chcę tutaj na niego wydać grzybów tyle, ile tam, no ile wyjdzie ogólnie. I po prostu już sobie dać spokój. Natomiast, o właśnie, na Tresera Pupili mamy jednak jeszcze niecały 1%. Zobaczmy, bo może by nam jakaś ta lepsza. No ja tutaj nie dość, że będzie ciężko dostać w ogóle broń z tych lochów, to ja jeszcze liczę na jakąś broń z lepszą runką. No już tam poleciały dwie, ale jak widzicie, no jedna runka 37%, więc nie za duży upgrade. No a druga runka niestety, ile tam było? 31 chyba, tak? No to tym bardziej, niezbyt duży upgrade. Nie wygląda to, powiedzmy, za dobrze. Okej, no spróbujmy, nie? Cały 1% na niego, to jest siódmy maguś. Nie wiem, jak to dalej wygląda. Jeżeli tutaj już by nie było magów do końca, tylko jacyś wojownicy / zwiadowcy, to może nawet i byśmy już to zamknęli. Za 10 też, o dobra, siedzi. Za 10 też dostajemy jakiś tam, powiedzmy, itemek epicki, jak dobrze pamiętam. Tu w ogóle patrzę, ale my tu chyba, no nie ma co oglądać. Tu raczej takie standardowo gówno lożki. Dobra, a i teraz mamy kolejnego maga. No to nie, no kurczę. Szkoda, myślałem, że jakiś wojownik. No dobra, jeszcze jeden skan, no sprawdźmy, ale no tu raczej on ma też na ogień zresztą odporność. No tu już raczej niestety będzie ciężko, żeby coś działać więcej. 0,36 na niego, no nie ma co, bo to już jest bardzo dużo grzybów, bardzo ma expa. To już jest takie dopychanie na hama. Dobra, mówię, 0,15 na ten dom strachów, nie ma co. Sutener Petr 0,08, apodaktyczny ABWW, czyli tutaj mamy 0,06. Tyranka Tacy w mroku 0,06. No i mamy jeszcze Heimdall. To jest chyba mrok, dokładnie 003. Miasto Intryk 002. Okej, na gnoma nam się podniosło. Dobra, lecimy do niego, próbujemy. Na gnoma nam się podniosło delikatnie 002. Czteroręki Peter również 001 mamy. To jest strefa światła oczywiście. Atena 001. Góra Popiołów 000. Paszcza Taurona. No i reszta not possible. Więc tak to ogólnie wygląda, jeżeli chodzi o lożki. Wiadomo, no my tutaj też gemy mamy słabe. My gemy mamy cały czas 10 kopalni. Ja tej kopalni nie raszuję, ja się tutaj wolę skupić najpierw na twierdzy razem z kwaterami. Jak już kwatery mam na 15, to potem na twierdzy na 20, jak zresztą widzicie. No i w międzyczasie tą akademię, bo wiadomo, teraz jesteśmy, można powiedzieć, już na tej górce expa i po prostu z tej akademii chcę wyciskać jak najwięcej tylko mogę, dlatego też mi się śpieszy, żeby ją na 20 wbić i dopiero potem za tą kopalnię się wziąć. Jeżeli bym miał lepsze gemiki, chociaż delikatnie, to bardzo możliwe, że ten złowrogi gnom by nam po prostu padł, już byśmy to mieli z głowy. No ja wam powiedziałem, bardzo nie lubię mieć czegoś takiego jakoś tam z tyłu głowy. Oczywiście nie śpieszyłoby mi się z ubiciem go, mówię, dobiłbym te maksymalne runy, znalazłbym pewnie jakąś 50 w broni albo lepiej, coś koło tego i też by ten złowrogi gnom padł praktycznie za darmo. No ale ciągle mieć to poświadczenie z tyłu głowy, że jednak coś tam masz jeszcze do ubijania, że jednak wiecie, jeszcze coś tam musisz zrobić, no to nie chciałbym czegoś takiego. Wolałbym już tutaj zostać, wolałbym po prostu sobie, no już mieć to z głowy i stopać te lochy pełnoprawnie. No ale to wszystko zależy od tego, czy nam dzisiaj ten złowrogi gnom padnie. No trochę tu na niego wydam grzybów, wiadomo, bez przesady, to jest 0,02%, tu nie ma w ogóle co, powiedzmy, szaleć, no ale jednak mimo wszystko
może by nam się udało to zrobić. Mam przynajmniej taką nadzieję, że jednak jakaś tam szczęśliwa próba nam siądzie. Może w sumie troszkę wolniej zacznę klikać, chociaż ja tu w ogóle nie widzę bliskich prób, tak jak mam być szczery, ale może troszkę wolniej zaczniemy klikać i zobaczymy, jak te walki przebiegają. O, na przykład ta, tam mu zjechaliśmy ponad pół HP, zobaczmy, z czystej ciekawości, tylko jak ja to muszę zobaczyć, muszę to zrobić tak, zapisz walkę, cyk, no i zobaczmy, złowrogi gnom, pyk, okej, okay. On zaczął zwykłym hitem, my tutaj bez kryta, drugi kryt, on też kryta machnął. No właśnie, no jak my byśmy zaczęli, tu też są potrzebne ten czarna rękawice, żebyśmy zaczynali. Jakbyśmy my zaczęli, jakby on w ogóle nam krytów nie ładował, my same kryty z górnego rozrzutu, no jest to możliwe, no na pewno jest to możliwe, na pewno Sceptools widzi w tym jakie... Siedzi, mamy to, ja nie chcę przeklinać. Nie wiem, 0,02%, no przysięgam, pokazałbym wam, ale już nie chcę czasu na odcinku zabierać, żeby screeny robić, ale dosłownie 0,02% na złowrogiego gnoma. Siedzi, mamy to, dobra, pokażcie mi to. Pierwszy, on też nam kryta walnął, okej, okay. Tutaj zwykły, no i tu bardzo mały, ledwo żeśmy to ustali. Ale no siedzi, mamy go ubitego. Jezu, piękna sprawa. Dobra, zobaczmy, ile mamy na tego wojownika. Ale wojownik to raczej powinna być tylko formalność, że tak powiem. Czyli zrobimy to jednak, okej. Okay. Warto było trochę poklikać. Wcale nie tak... O, zobaczcie, 0,80... Oj, nie to konto. 0,82% na obrońcę. Czyli to, co wam mówiłem. Wojownik pada, tago. Niepalna pewnie jeszcze większe procenty będą na nią. I będziemy mogli sobie zacząć to stopowanie na 372 levelu. Dokładnie jutro będzie 373. Okej, okay, dobra. Nie wiem, ile grzybów na niego poszło. Myślę, że więcej niż 200 nie wydałem na tego gnoma. Ale pięknie, piękna sprawa, nie wiem jak to jest możliwe, nie wiem jak ten łowca demonów robi lochy na takich niskich procentach, ale siadło, myślę, że nie ma co narzekać. Dobra, teraz tego obrońcę, no wojownik, mówię, niecały 1%, powinno również bardzo szybko nam to siąść, natomiast no tutaj kwestia odrodzeń, no nie, z magiem wiadomo, czyste obrażenia, muszą wchodzić kryty, no ale tutaj już musimy się pewnie kilka ładnych razy odrodzić, żeby tego obrońcę ubić. Obrońca to ogólnie też jest taki dość duży blok dla jakiegoś, nie wiem, paladyna, powiedzmy dla jakiegoś wojownika i tak dalej, ale no my jako łowca demonów raczej tutaj no nie powinniśmy mieć z nim problemów, tak mi się przynajmniej wydaje, raczej tutaj troszkę grzybów i powinno to siąść. Bijemy, tak jak wspomniałem, 3,7,2, więc fajnie, no i myślę, że wyszło to bardzo dobrze, wyszło to w ogóle lepiej niż myślałem i koniec końców i tak praktycznie zaczniemy na tym samym levelu stopować te lochy, co planowaliśmy. Ale dobra, nie mówmy hop, na razie niech ten obrońca nam padnie, no kurczę, jeżeli 0,02% nam padło w miarę szybko, no to obrońca 0,82 powinien paść jeszcze szybciej. Ale no to wiecie, różnie z tym bywa. Tak czy inaczej, no dawaj, proszę cię. Jezu, jakie my mamy szczęście na tym łowcy demonów. To jest coś niepojętego w ogóle. Nie wiem nawet jak to skomentować. Odebrało mi na chwilę mowę. Ale no, powiedzmy, że z tyłu głowy to miałem. W sensie miałem coś takiego 99:1, nie? Na 99% byłem pewien, że nie uda nam się tego gnoma pokonać, że jeszcze będę musiał przed takim już oficjalnym, powiedzmy, zaczęciem stopowania tych lochów nagrywać jeszcze jeden odcinek, żeby ten Esteros sobie dokończyć, ale gdzieś tam miałem jednak z tyłu głowy ten 1%, że skoro już jakieś szanse się na gnoma pojawiły, to może jak wydamy trochę grzybów, to spróbujemy. No zresztą taki miałem plan, żeby najpierw poubijać te lochy, na które mamy jakieś tam wyższe procenty, trochę tego expa zgarnąć, trochę też zgarnąć naklejek do klasera, co już powiedziałem, no i sobie zacząć właśnie stopować te lożki na tym no po dzisiejszym odcinku, a ewentualnie resztę grzybów wydać na złowrogiego gnoma i spróbować go ubić. Ale dobra, no zanim my tego gnoma ubijemy, w sensie zanim my zamkniemy ten Esteros w ogóle, gnoma to już ubiliśmy na szczęście, zanim to zrobimy, to musi paść nam ten obrońca i to jest troszeczkę niepokojące, gdyż mówię, no mamy na niego 0,82%, więc to jest bardzo dużo, to jest w ogóle tyle, że łowca demonów tutaj się nawet nie powinien zastanawiać, tylko powinien go, myślę, że w maksymalnie 100 grzybków ubić, a już wydaliśmy około 200, no i było niewiele takich bliskich prób, no ale tu muszą siąść odrodzenia, nie? O, tam tak samo jakaś fajna bliska próba, no dawaj, on też nie może nam za dużo blokować, no ale tych odrodzeń myślę, że ładnych kilka musi nam tak czy inaczej siąść. Jak to jest, że 0,02% nam pada powiedzmy w 200 grzybków, a 0,80% nam nie chce paść? No w sensie wiem jak to jest, bo to są zasady jakiegoś tam prawdopodobieństwa matematyki, chociaż ja z tego nie jestem za dobrym.
Ale no wiecie, generalnie rozumiecie, o co mi chodzi, ale no dobrze by to było, kurczę, ubić już, no dawaj, dawaj, proszę, padnij, no jesteś wojownikiem, no ty tu powinieneś naprawdę raz, dwa dać się ubić i jednocześnie dać nam złapać pupile. Aha, jest w ogóle wiosna, też zapomniałem wam powiedzieć, trochę za późno, 28 prawie minuta odcinka, jest wiosna, więc można od dzisiaj, od 1 marca, jak ja to nagrywam, złapać sobie wiosenne pupile. Wiecie co, może tutaj zerkniemy w ogóle. Tutaj nic o tym nie napisali, ale tak, dokładnie. Oj, mamy jakiś następny loszek odblokowany. No to w sumie, poczekajcie, zobaczmy jeszcze na niego procenty, skoro nam wypadł kluczyk, ale wątpię, że go będziemy mogli ruszać, ale tak czy inaczej, no możemy sprawdzić. Więc mówię, dzisiaj jak ja to nagram 1 marca, jak wy to oglądacie, to macie 2 marca, 1.60 mamy na to i można właśnie łapać wiosenne pupile. Wiosenne pupile to jest tak, w mroku chyba nie ma żadnego wiosennego, natomiast w świetle to jest ten, muszę sobie poczekać do wieczora, żeby go złapać. Jeżeli chodzi o ziemię, to mamy tego, już go dzisiaj złapałem. Jeżeli chodzi o tutaj ogień, to mamy tego, również wiosenne dni, jak widzicie. No i w wodzie chyba też nie ma żadnego wiosennego pupila, więc generalnie te trzy żywioły, z czego światło dopiero po godzinie 18, bo to jest wiosenna noc, wiadomo. Tu jeszcze taka szybka informacja, powiedzmy, dla was, że już od dzisiaj te wiosenne pupile można złapać. Będzie można złapać, nie wiem do kiedy, chyba jakoś do czerwca albo coś takiego, więc no czasu generalnie na to jest dużo, ale tak czy inaczej, tak jak mówię, no lepiej to złapać szybciej, lepiej sobie dostać te statystyki, które możecie dostać i po prostu mieć to z głowy, ale no tyle jest czasu, że zakładam, że każdy nawet przypadkiem te pupile złapie. Ja to też ogłaszałem na Discordzie wczoraj, że można już. Dobra, i mamy 372, okej, okay, no to mamy jeszcze levelik do przodu, powiedzmy, czy ja mam tu jeszcze, mogę jeszcze rozmontować, miałem jednego slota, więc no nawet przypadkiem wam pewnie wpadną, ale ta, o, jest jakaś brońka, proszę, 40. 34. No nie za dobra, nie za dobra. Tak czy inaczej możemy ją tutaj dla wojownika dać, no niech będzie od biedy. To sobie zostawimy do rozmontowania. Jezu, jaki pech. 3 bronie, w każdej mogło, naprawdę już mamy, no z 40 myślę 2%, nie chciało mi się sprawdzać, ale no 40 już było w tamten weekend, nie? Więc jak ja to nagrałem w środę, to myślę, że nawet jakieś 42-43% już byśmy mogli tutaj dostać, no ale niestety, jak widzicie, nie mamy wystarczająco dużo szczęścia. Dobra, mamy jakiś paseczek na zrękę, zobaczmy go sobie. Plus 44, bardzo fajny, możemy podmienić, czemu by nie? Nie wiem w sumie po co, jak ja tu już strefy mroku za bardzo nie ruszam, no ale póki mamy tutaj jeszcze do ubicia kilku, powiedzmy, przeciwników, dokładnie, ten nam jeszcze padnie, tu jest na wszystkie staty, no musimy to sprzedać, no już dzisiaj nie, chociaż w sumie to mogłem te za 2,5 posprzedać, ale dobra, no już nie będziemy się napinać, już tu dzisiaj jestem taki rozkojarzony, że wiecie, nawet nie chcę za bardzo, no już nie myślę po prostu, nie chcę tutaj porobić co mogę i generalnie mieć to z głowy. Zaraz w ogóle 373 level dobijemy tym loszkiem, może żeby nie klikać głupio, bo tu musimy do tego obrońcy jeszcze wrócić, ale żeby nie klikać głupio, to sobie spróbujmy zrobić wszystkie cyk, no i zobaczmy. O kurde, 6% mamy na niego. Dobra, to wbijemy ten 373. Okej, okay, to gdyby nie te nowe lochy, to mielibyśmy ciężej, ale przez to, że mamy te nowe lochy, to nie ten. Przez to, że mamy te nowe lochy, to jak widać bardzo, ale to bardzo nam no wpada dużo tego expa jednak, co by nie mówić. Dobra, z tego jeszcze dostaniemy epika, dokładnie, mamy też 373 level, epik jest niestety dla Magusia, zobaczmy, plus 37, bardzo fajny, nie trzeba runki zamieniać, więc dobra, zróbmy to w ten sposób, prawdopodobnie na kolejnym magu się zatrzymamy, natomiast no strefa mroku, to ona nam w sumie nie daje. Tu jest jeszcze wojownik, no to dobra, no ja ciągle liczę na tą broń, nie? Ciągle liczę, że nam ta broń po prostu poleci. Spróbujmy. No powiedzmy, że jeszcze z 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, nie ma co. Liczyłem na tą broń, że nam poleci, ale się nie udało. Okej, wracamy. Wracamy do tego. Zrobiliśmy przerwę, wbiliśmy chyba 2 levele nawet od ostatniego ubijania go. No i teraz wszystkie siły na tego obrońcę. Proszę, niech on nam padnie. No naprawdę. No musi to paść. No, wbiliśmy jeszcze 2 levele, jeszcze troszkę więcej HP mamy. Coś tam, jakiegoś boosta do statystyk. Dawaj, dawaj. Bardzo długi odcinek znowu wyjdzie chyba, ale trudno. Bardzo fajny progres. 3 level ostatecznie, jutro będzie 374, więc no w sumie idealnie, gdyby nam jeszcze ten obrońca padł, to w ogóle
byłoby, no byłby to idealny odcinek, ale zobaczcie, że my się z nim męczymy i to dość długo musimy go ubijać. Już tu wydałem na niego, nie wiem, z 300 grzybów łącznie, jak nie lepiej, może nawet 400, no ale może siądzie, no dawaj, no 0,80%, to jest bardzo dużo, jak na łowce demonów. No Fenrir, na którego miałem 0,20, mi padł po dosłownie, nie wiem, 15 chyba grzyba, a tu zobaczcie, jak z tym obrońcą się musimy męczyć. Może coś tu jest po prostu źle policzone w tym SF Toolsie, nie mam pojęcia. Tamtego już nie klikałem, dlatego że raz nie ma sensu. Może by nam poleciała broń z lepszą runką, no ale szansa na to, widzicie, że jest dość naprawdę niska, to pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest strefa mroku, więc my już tych naklejek nie dostaniemy. Oj, siedzi. My już tych naklejek nie dostaniemy do klasera, więc po prostu lepiej to zostawić i sobie kliknąć po stopowaniu lochów, wiadomo. Dobiliśmy tu naprawdę sporo, jestem bardzo zadowolony, nie ma co szarżować, ok. I teraz tak, tu mamy zadychę, tu mamy zadychę. Może sobie oddzielimy to tym hełmem, tu sobie zrobimy cyk, no i to po prostu sprzedam. To sobie wszystko jeszcze damy do wiedźmy, jak ta wiedźma będzie chciała, bo to są, wiadomo, darmowe statystyki, powiedzmy, dla nas. No i reszta to jutro rozmontuję, jak będę miał sloty. Reszta to jest do kibelka. No i od tego hełmu mamy do wiedźmy. Dobra, jest git, ok. Możemy obejrzeć tą waleczkę oczywiście, bo mówię, troszkę się z nim tu pomęczyliśmy, ale grunże siadło. Zobaczmy, jak to tu wyglądało. Przede wszystkim, ile odrodzeń zrobiliśmy. Mamy pierwsze. Mamy drugie, dobra. Mamy trzecie. No bardzo mało krytów z naszej strony. Czwarte. Piąte jeszcze zablokował. No i dobra, 5 odrodzeń, no sporo. Nie za dużo, nie za mało, generalnie no tak powiedzmy średnia ilość, ale no jednak troszkę ich było potrzeba. I teraz na sam koniec patrzymy niepalną. Niepalna, cyk, ile mamy na nią procent? Zakładam, że dużo. 1,72 mamy na niepalną. Więc to powinna być tylko formalność po raz kolejny. Cyk, niepalna, poziom 500. Lecimy, lecimy z tą niepalną, prawie 2%. No powinno paść w miarę szybko. Jeżeli chodzi jeszcze o tą ligę super bohaterów, o tego wojownika, co go tam przestałem jednak klikać, to mieliśmy na niego niecały 1%, w zasadzie mamy, także no też bez, wiecie, bez jakichś szaleństw nie ma co, zwłaszcza, że mieliśmy tutaj głównie ubić Esteros, a my tu niedługo to nawet ten 375 przebijemy, jak będziemy w takim tempie lecieć. No i cyk, i mamy to, jeszcze nam jakąś brońkę, zobaczcie, mamy osiągnięcie, jeszcze nam jakąś brońkę da, zobaczmy. 37%, ok. Myślałem, że na sam koniec dostaniemy 40%, jak już tu nic nie będziemy klikać, ale 37%, nie ma tragedii. W sumie to, czy ja chcę tu zamieniać? Chyba nie, bo i tak niedługo już będą te maksy. To sobie również zostawimy, powiedzmy, do jakiegoś tam, no bo to jest za 7 milionów, to niech będzie do wiedźmy, to sprzedam, bo to jest tańsze. Dobra, obejrzymy jeszcze tą waleczkę, no i tyle, już tutaj wyłączamy SF Toolsa. 35 minut odcinka, myślę, że odcinek naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny, emocjonujący, sam się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądać. Zobaczmy, ile odrodzeń tutaj. Piękna sprawa, pięknie nam to poszło, ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Było pierwsze odrodzenie, teraz chyba drugie. Kurde, sporo tych odrodzeń, chyba tyle w ogóle co na obrońcę, albo jedno mniej, coś koło tego, straciłem rachubę, ale no sporo tych odrodzeń, ale nieważne, grunt, że nam padło, mamy 3,7,3 level i pół, możemy sobie złapać już tego peta w wodzie, tego peta z mroku już oczywiście złapałem, bo go pokonaliśmy bodajże w poprzednim odcinku, jeżeli chodzi tutaj o 10 w 13 piętrze, dokładnie to, więc oficjalnie łowca demonów zaczyna stopowanie lochów, oficjalnie już tutaj tych lochów nie będziemy ruszać na odcinku, wszystko idealnie zrobione, nawet lepiej niż myślałem. Piękna sprawa. Możemy sobie w sumie teraz ten kalendarz odebrać. Zobaczcie, sporo nam dało. Może dzisiaj zawki dostaniemy 3,7,4, jak dobrze pójdzie. No i jutro 3,7,5 i wyjdzie niemalże idealnie. Dużo tych lochów pocisnąłem, ale już koniec. Kończymy. Dobra, jeżeli chodzi o topkę, jak to w tym momencie wygląda? Mogę wam tutaj zaprezentować. Topka W60 bardzo potężna. No nie, no to miało być naprawione, że się nie pokazało. O dobra, teraz. No troszkę musieliśmy poczekać. To miało być w ostatniej aktualizacji naprawione, że nie trzeba czekać, aż się wczytają te postacie. Tak wygląda topka, można sobie przeanalizować. Mamy tutaj, jeżeli chodzi o łowców demonów, mamy Cynicala 370, Nila 368, natomiast był tutaj taki jeden, Narwany Byk ma 372, też ładnie pocisnął. Gorus 364, o dokładnie, Aikamuro, zobaczcie, Aikamuro bardzo tutaj ładnie ciśnie, nie ma napisanego, czy zaczął stopać lochy, czy nie. Wydaje mi się, że tak, bo on miał już sporą przewagę levelową, my go troszkę dogoniliśmy w tym odcinku, ale tak czy inaczej Aikamuro bardzo fajnie tutaj cisnął tym łowcom demonów i miał chyba najwyższy level i w zasadzie dalej chyba ma, jak tak patrzę.
jeżeli chodzi o W60 z łowców demonów, ale my jesteśmy w tym momencie levelowo top 2, no i zaczynamy to stopowanie lochów. Dużo osób, to wam jeszcze może pokażę, no topkę mogę, możecie sobie zatrzymać, przeanalizować, ale mówię, no teraz w top 30 są te osoby, co mają jakąś tam bardziej skipniętą kopalnię gemów i po prostu te gemy mocniejsze. Zobaczcie, tutaj gemy po 900, tu mamy gemy po 1200, tu po 1100 niecałe, tu 1300 w ogóle to a po ten wariat, no generalnie mówię, topka na razie, ten kto ma mocniejsze gemy, ten po prostu ma wyższy level. Najwyższy level na serwerze chyba w dalszym ciągu Berek 391. No i wszystko. Wszystko wydaje mi się tak to po prostu wygląda. Jak tak patrzę. No chyba nie ma co tutaj się rozwodzić. Topeczka jak topeczka. Zobaczymy jak to będzie wyglądać po stopowaniu lochów. Gildyjnie, tak jak wam mówiłem, top 1 cały czas. Tu jeżeli chodzi o twierdzę, to nieważne. W pupilkach jesteśmy top 30, mamy 80 pupili. Dojdą mi jeszcze dwa... ten ze Sterosu plus ten z światła, oczywiście z wiosny, więc będziemy mieli 82, no i będzie nam brakowało, zakładam, z kopalni 20, tutaj widzę, że ktoś ma 8,4 w ogóle, jak tak patrzę, czyli pewnie kopalnia 20 i czego nam jeszcze może brakować? Wydaje mi się, że może to być mumifar, być może co niektórzy mieli mumifar, chociaż nie, mumifar ciężki chyba do złapania, może jakiś rogun? Może coś takiego, tu na pewno ten, sorki, już głos tracę, a może jęzognik w sumie, chociaż nie, no nie wiem, nieważne, myślę, że nie ma co się nad tym rozwodzić, pupilki tak czy inaczej wyglądają tak, no i podziemia, również dużo osób już ma 15 serce, jak widzicie cała topka praktycznie, ale w podziemiach też nie stoimy tak źle, teraz można, mówię, już się skupić tutaj na skipowaniu, można tą akademię dobić do 20 jak najszybciej, ten przygodomat, żeby już nam się zbierało na poziom 3,9,3, więc... No tak to wygląda, nie ma co tu się napinać, topka się wyklaruje, myślę, że dopiero bardziej po stopowaniu lochów, tak jak to miało miejsce na W50. I chyba tyle, wszystko wam pokazałem, wszystko wam powiedziałem, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, przypominam o kupowaniu pakiecików z, chciałem powiedzieć z wiosennej, ale to zimowa, troszeczkę późno, z zimowej wyprzedaży na stronce nad moją głową home.syfygame.net z moim kodzikiem, wspiera mnie to bezpośrednio, więc dziękuję pięknie, no i oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Piszcie komentarze, jak tam wasz progres na postaciach. No i możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki pięknie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!